Witam serdecznie. Zaczynamy naszego Twitcha, zaczynamy naszą transmisję. Witam Midori, witam Paul. Czekamy jeszcze na resztę. Jeżeli jeszcze jakaś reszta się ma pojawić, to się pojawi. Dobrze. Szanowny Paulu, w nawiązaniu do twojego komentarza, że chciałbyś zobaczyć Gods, bo prawdopodobnie to był twój komentarz. Tak, tak, to był twój. Także dzisiaj będzie Gods. Ściągnąłem sobie i dzisiaj właśnie za chwilę zobaczycie, jak wygląda ta gra. Tymczasem ja spróbuję coś zrobić. Czy da się poprawić? Edytuj scenkę. No może się da ją trochę rozciągnąć. Niestety ona jest dość, jakby to powiedzieć, o taka. Zaraz. Spróbuję jeszcze sobie tutaj zajrzeć, bo pobrałem jakieś. Aktualizacje. I nie wiem, czy one mi czegoś nie popsuły, ale zaraz zobaczymy. No dobra, chyba nie wiem, czy to jest lepiej. Dziwnie to wygląda w każdym bądź razie. Ale okej. Dobrze. Dzień dobry. To co, gotowi? Zaczynamy? Czy jeszcze poczekać chwilę? To przy okazji witam, cześć. Przy okazji powiem wam, co dzisiaj będzie. Mianowicie dostałem trzy rozsądne propozycje, także Paul, zaczynamy od Gods. Później będą dwie propozycje od naszego wspaniałego kolegi, który zajmuje się przygotówkami. Ja sobie pozwolę uruchomić mój kanał, żebym od widzka. Zobaczę, czy ktoś jeszcze nie dorzucił czegoś. Zaraz. Stop, nie chciałem. Dev Superpowers. No, zdaje się, że to tyle z propozycji, także wszystkie, jestem w stanie wszystkie wasze propozycje spełnić dzisiaj. Także będzie Gods, następnie będzie Stunts, później będzie chwila na Settlersów, a później, proszę państwa, gwóźdź programu na dzisiaj, Colin McRae dwójka na konsolę, także ostatnio gadałem trochę o gadałem troszeczkę o rajdówkach, także dzisiaj będzie też rajdówka. Także będzie to rajdówka bardzo kultowa, tak jak to w komentarzu zaznaczyłem. I mam nadzieję, że się wam spodoba. Szczerze mówiąc, bałem się, że mając doświadczenie już z tą nowszą wersją, prawda, z tym Colinem, z tym WRC FIA z 2010 roku, bałem się, że no to będzie jakaś straszna porażka, prawda, jeżdżące kwadraty i tak dalej, ale powiem szczerze, że owszem, wydaje mi się, że fizyka gry i w ogóle jest dużo bardziej realistyczna i trochę przyjemniej się jednak jeździ w tą nowszą wersję, ale
No, stary Colin dwójka, trzeba przyznać, że do dzisiaj jest bardzo grywalny, dużo radości przynosi. Dobra, proszę Państwa, więc zaczynamy. Powiem, że nie podoba mi się, jak wygląda okno z tym Twitchem. I nie wiem, czy jestem w stanie coś zrobić. Może jestem w stanie ewentualnie powiększyć, bo nie ma sensu. No, zrobimy tak. Nie jest to idealnie, ale lepiej chyba się nie da. Dobra, zobaczymy, jak włączę grę jeszcze, jak będzie to okno wyglądać. A tymczasem przechodzimy właśnie do gierki Gods. Nigdy w to nie grałem, Paul. Nigdy w to nie grałem, ale dzisiaj specjalnie to ściągnąłem. No i może uda się ze dwie plansze przejść. Co to jest w ogóle? To jest przechwytywanie okna. Spróbuję, czy da się. O, chyba tak będzie lepiej. Tak, może być lepiej. Dobra, ja nie wiem, czy wszystko widać. Dobra, ja tu jeszcze sprawdzę coś. Bo to wszystko jest na żywo, ja tu wszystko muszę kontrolować. Dobra, proszę państwa, drodzy państwo, mili państwo, i w ogóle już gra nam chodzi. Ja tu staram się po prostu, żebyście widzieli całe okno. I mam nadzieję, że widzicie całe okno. Witamy Wicka. Nie wiem, czy Wicek słyszałeś zapowiedzi, co dzisiaj będzie. Otóż będą wszystkie wasze propozycje plus Colin McRae dwójka. A tymczasem Gods. Dobra, widzę, że gierka ma taki klimat troszkę. Troszkę ma gierka klimat grecki, starożytny. Teraz jak to się. Begin Quest. Szczerze mówiąc, nie wiem. Na próbę zacząłem w to grać. Zbieramy diamenty z Boulder Dasha. Dobra, rzucamy nożami. Także jest to platformówka, jak widać, gdzie poruszamy się jakimś, nie wiem, mitycznym herosem. Ciężko stwierdzić, kto to jest. Być może w intrze było to wyjaśnione, ale ja sobie tego nie obejrzałem do końca. Teraz rzucamy dwoma nożami i zbieramy diamenty z Boulder Dasha. O nie! Słuchajcie, o, szybko, szybko zginąłem coś. No idź, idź. Idź, Boulder Dashu. No, co jest? Dobra, może tym razem. Okej. Coś wam pokażę. Zauważyłem coś. Nie wiem, może to jest jakaś paranoja. A może i nie. Niestety, jak się kuca, to nie można strzelić, tylko się włączam przeglądanie menu.
Niestety nie da się ładnie tak toczyć, jak się toczył Ape. Dobra, schylamy się. Zobaczcie, ten nietoperz, nie wiem dlaczego ta twarz w tym nietoperzu przypomina mi Ewę Kopacz. Przed chwilą właśnie to sobie uświadomiłem. Nie wiem, czy macie podobne wrażenia. Dobra, dawaj ten klucz. Nie mam pojęcia, o co w tej grze chodzi. Mówię, tak jak mówię, gram w nią od 2 minut. Ewa Kopacz mnie zaskoczyła. Zjemy mięsko. Mięsko tak, z nietoperza. Powiedzmy, że to było mięsko z nietoperza. Dobra, wiecie co? Ja zauważyłem, że muszę chyba na Twitchu zmienić opis, bo to nie jest Lost Dutchman Mine. Zaraz, coś źle zrobiłem. Horrera. Jeszcze raz wróć. Gdzie to się w ogóle... Aha, czy ja jestem zalogowany? Jestem, tak? Jestem? Nie, nie jestem, o właśnie. Przepraszam. Szybko się zaloguję i zmienię sobie ten opis. Proszę bardzo. A teraz Paul, jakbyś powiedział... nie udało się zalogować. Jakbyś powiedział, skąd taka propozycja, dlaczego GOTS? Rozumiem, że grałeś w to kiedyś. Jakbyś opowiedział, przedstawił nam, że tak powiem, tło historyczne twojej propozycji. A ja tu znowu spróbuję się zalogować. Jeszcze raz. Teraz się udało. 2 razy wpisałem złe hasło, no. Okej. Proszę Państwa, gdzie to ja jestem? Zaraz, zgubiłem się w tych oknach. Muszę to wyłączyć, to wyłączyć. Dobra. Wyłączamy to przy okazji. I to też wyłączamy. Stawiamy sobie... Zaraz, gdzie ja jestem? Aha. Wracam na Twitcha, żeby czytać wasze te komentarze. Mi się Twitch załaduje, a ja tymczasem przejdę 2 metry. Żeby się nie nudził, nie nudzili, szanowni widzowie. Ojej, jaki... Ale trzeba przyznać, że gościu ma dosyć mały tyłek. Jak na taką klatę, to nóżki i dupska ma takie, jakbym powiedział, ubogie. Jak on na takich wątłych nóżkach takie kurde cielsko dźwiga, to ja nie wiem. I jeszcze ten kask. Tu się złapał palcami od stopy. O nie. Zaraz. Aha, dobrze, jakieś serduszko z niego wypadło, które doładowało mi fioleczkę. Super. Tu są jeszcze jakieś 2 dźwignie, które ostatnio jak... Wiecie, bo... Nie. Kurczę, słabo gram. Coś tu się wydarzyło. Jak byłem mały, często w to grałem, ale tylko raz udało mi się przejść całe. A długa ta gra jest, powiedz mi, bo ja ją widzę pierwszy raz w życiu. Tak jak to kiedyś w którymś odcinku... Teraz tu jest klucz, który wypadałoby wziąć. W którymś odcinku
Bionic Commando, zdaje się, poruszyłem ten temat, że gdyby nawet poświęcić raz w tygodniu jeden odcinek na jedną grę z DOS-a lub po prostu starą grę DOS-owo, amigowo, powiedzmy PlayStation jedynkowo, to zajęłoby to całą wieczność. O, przeszedłem etap i punkty. Dobra, powiedzcie w ogóle, jak to widać, jak jakość i w ogóle. Z tego, co widzę, to jakoś się nagrywa. I idziemy dalej. Tu nowy przeciwnik, czy co? Diamenty z Boulder Dasha. No właśnie, pierwszy level już przeszedłem. Jestem już w drugim levelu, ten twardszy. A ten nawet nie dość, że twardszy, to jeszcze strzela. Mam nadzieję, że te gwiazdki oznaczają nieśmiertelność. Dobrze, to znaczy nie wiem, czy dobrze. Wicek, teraz jest dobrze, na początku mi się trochę ciało, ok? Jak się tej maczugi pozbyć? Nie chcę, żeby ona mi przegwintowała tyłek, jak będę przechodził. No właśnie zauważyłem, Paul, że właśnie trzeba kucnąć. O, właśnie przegwintowało mi tyłek. A grecki bohater nie może chodzić z przegwintowanym tyłkiem, chociaż podobno oni różnie tam mieli w tej starożytnej Grecji. Ogólnie mówi się właśnie, że w starożytnej Grecji taka, nazwijmy to, pederastia była czymś na porządku dziennym i było to pochwalane, ale jednak czytając Sokratesa, można odnieść wrażenie, że nie było to tak jednomyślne. Także niektórzy bohaterowie mogli mieć dziwne jakieś historie. Ale może nie, może to po prostu chora wyobraźnia dzisiejszych ludzi, którzy we wszystkim upatrują się jakichś dziwnych zachowań. Dobra, co teraz, Paul? Ugrzązłem, co teraz mam zrobić? A co, nie wziąłem klucza? Gdzie jest ten klucz? Ja tu nie widzę żadnego klucza, kurczę. Na lewo. No teraz, kurczę, znowu mnie przegwintuje ta maczuga. I zaraz skończył mi się życia. Na lewo jest klucz, powiadasz. Tylko gdzie? A tu jest, kurczę, on jest tak... Tak tu jest zakamuflowany, że go nie zauważyłem po prostu. On wyglądał jak kawałek barierki tej balustrady, cholera wie. Dobra, dzięki, Paul. To się na górę się nie wskoczy. I co, znowu muszę dać się troszkę...
Uła, to jednak boli. Co to teraz wziąłem? Weapon Arc. Hint, run. A właśnie, jak to się biega? Gdzieś mi ta uciekła, ta podpowiedź, ten hint cały. O. I game rover, dobra. Jeszcze raz. Na szczęście to niedaleko. Powiedzcie, jaka u was pogoda dzisiaj? Bo u mnie gorąco, 26 stopni. Byłem dzisiaj sobie na spacerku. To powiem, że cieplutko. Nawet bardzo. A jak w ojczyźnie? Powiedzcie. No, zaraz tu Ewa Kopacz zaatakuje. Jest Ewa Kopacz. Ze 20 stopni w Polsce. No to macie chłodniej dzisiaj. Wczoraj było zimno, a wczoraj u mnie było ciepło, tak bym powiedział, przyjemnie nawet. Taka idealna temperaturka z odrobiną wiatru. Zresztą tu często jest wiatr. Tutaj w ogóle często jest pogoda taka trochę jak nad morzem. Niby jest dużo słońca, ale zawsze, zazwyczaj jest powietrze jest troszkę chłodniejsze. I co więcej, jest często taka nadmorska bryza, bym powiedział. No ja co prawda wiatrzysko porządne przeszło w ciągu ostatnich dni. No powiem, że wiatr to i tutaj był dość silny. Chociaż, tak jak mówię, tutaj często jest wiatr i nie jest to nic nadzwyczajnego. Ale ogólnie u nas jest cieplej w lato. To trzeba powiedzieć. Chociaż i tu potrafi dać w kość. Ja pamiętam 2 tygodnie temu, była środa, było ze 33 stopnie, 35 może. No była masakra. Już nie pamiętam, kiedy czułem ostatnio taki upał. Diamenty z Boulder Dasha. A w ogóle to chyba bym zagrał w Boulder Dasha normalnie. Ja w to grałem kiedyś. W Boulder Dasha. Tylko, że. Oczywiście to się inaczej się powinno to wymawiać, ale zawsze mówię to Boulder Dash i do końca życia będzie to dla mnie Boulder Dash. No. Trzeba jeszcze chyba tamtą przestawić. Popciol, witam. Witam Popciola. W ogóle to kto jeszcze jest, bo nie widzę tego okna z listą gości. No, wybuchnij rzecz. O, właśnie. Później wejdź na sam górny kraniec drabiny i wskocz w ten sposób. Ominiesz tamten obracający się kolec. Kolec to nazywasz. Mi to przypomina taką maczugę bolesną. I ta maczuga rzeczywiście dosyć mocno bije. Klucz, 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 klucz. Dobra. Spróbuję przejść 2 poziomy w tej grze i pójdziemy dalej do następnych gierek, których na dzisiaj troszkę
No ile tych gierek? Nie aż tak dużo. Cztery? Punkty, punkty, punkty za wszystko, punkty. No, a tak w ogóle to... Tak, w ogóle to w naszym wspaniałym Oddworldzie zbliżamy się do końca. Jeszcze co prawda chyba zostało więcej niż mi się zdawało. Tak w każdej planszy mam takie wrażenie, jakby to już był koniec. No, Paul, zobacz, nie mogę, kurczę, no. Wchodzę tutaj najwyżej dotąd wchodzi. Na tą drabinę. Klucz! Tak jest, klucz. Masz i dawaj diamenta z Boulder Dasha. Ten klucz jest słabo widoczny. Aha, teraz miałem osłonkę, tak? Ty jak tą czaszeczkę zebrać? I co ta czaszeczka robi? Dobra, idę na dół. Na kolejne serie po Oddworldzie. Wicku, drogi, nie wiem, szczerze mówiąc. Zastanawiałem się nad Half-Life'em 2, epizodem drugim. Gdyż już... O nie, Ewa Kopacz. Co to jest? Ceramiczny dzbanek, dobrze. Chcę najpierw przejść właśnie od Worlda i po Oddworldzie. Po Oddworldzie być może zacznę to, co właśnie powiedziałem. A masz, a masz, a masz. Kurczę, oni strzelają jakimiś fafroclami. Nie, dobrze. Po Oddworldzie być może będzie ten Half-Life 2, ale szczerze mówiąc to chciałbym... No przestańcie strzelać. Przecież ja jestem niewinny. A ten dzbanek co robi? Paul. Przecież ja zaraz umrę. No właśnie, i umrnąłem. Ale to nic, mam jeszcze dużo żyć. I chcę skończyć jeszcze Tifa, bo mam rozgrzebanego Tifa i Bionic Commando. O, włączyłem sobie coś dla przyjemności większej. Ale udało mi się to sprytnie przeskoczyć. Klucz! Jak wspaniale! I co robi ten dzbanek jeszcze, jakbyś powiedział, jeżeli wiesz? Ała, ała, kurczę, zapatrzyłem się na... Na ten, jak to się nazywa? Czat. Za dzbanek chyba dostajesz dodatkowy hajs po przejściu levelu. No dobrze. Też mi się podoba. Nie wiem, czy ja coś tu przełączyłem, czy nie. Coś przełączyłem, ale co? Jakie twardziele, i to jeszcze skaczą. O kurczę. No, trzeba będzie chyba kończyć tą grę. Diament z Boulder Dasha. Co to się wydarzyło? W
Co to było? Czy ja... Zaraz, przecież ja nie wziąłem tamtego... Cholera. Chyba przegapiłem szansę jedną na milion. No właśnie zauważyłem, że gierka jest, powiedziałbym, wręcz trudna. Au! Dobra, Paul, sorry. Mam jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia, dlatego... no, powiedzmy, że to była taka prezentacja. Gods. Przejdziemy teraz do następnych gierek. A następną gierką będzie... Stunts. Następną gierką będzie Stunts. Tak, a wracając jeszcze do tematu następnych gier na moim kanale, to chciałbym skończyć przynajmniej, na pewno muszę skończyć.